Nazywam się Inigo Quiles. Pracuję nad Meridą Waleczną. Przygotowuję drzewa, las, przyrodę w filmie. Często korzystam z metod matematycznych. Matematyka. Większość osób myśli, że matematyka jest nudna i mechaniczna, ale my w Pixarze uważamy inaczej. Dla nas to narzędzie do tworzenia obrazów, ruchu, bogactwa szczegółów, zabawy. Podczas tej lekcji przybliżymy Wam matematyczny sposób, w jaki tworzymy krajobrazy w Meridzie. Zacznijmy od najprostszego elementu – źdźbła trawy. Źdźbło zaczyna się w pewnym punkcie, rośnie w jednym kierunku i ugina się. Wygląda jak mała, cienka krzywa. I dobrze, bo matematyka daje nam mnóstwo narzędzi do opisywania krzywych. W tym przypadku wybieramy parabolę. Ta krzywa da nam kształt źdźbła. Trzeba ją poszerzyć i nadać jej odpowiedni kolor, by wyglądała jak źdźbło. A żeby zapełnić las, musimy stworzyć miliony takich krzywych i nadać im odpowiednią grubość i kolor, by wyglądały naturalnie. Chcecie wiedzieć więcej? Obejrzyjcie dalszy ciąg lekcji.